Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa wiedzie nasza droga. Z różańcem w dłoni i wzniesionym mieczem. Serdecznie witamy Cię, Ekscelencjo, i cieszymy się z Twojej obecności wśród nas. Otaczamy Cię naszą miłością i naszymi modlitwami. Witam też wszystkich kapłanów, którzy są zaangażowani w duszpasterstwo wojowników, kapłanów diecezjalnych i zakonnych z Polski i z zagranicy, na czele z opiekunem regionalnym ojcem Mariuszem Taborem. Witam Was wszystkich, moi drodzy, Wasze rodziny, wojowników Maryi, regionu krakowskiego. Cieszymy się z Waszej licznej obecności tutaj w naszym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wiliczki. Na kolanach, o życie wieczne, o życie wieczne. Potrzeba nam ducha szlachetnej ofiarności w otwarciu się na dzieci, które mogą przyjść na świat, a którym z różnych powodów tego przyjścia się odmawia. Zmaganie o Polskę to zmaganie także o to, aby była silnym demograficznie narodem. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa wiedzie nasza droga. Z różańcem w dłoni i wzniesionym mieczem walczymy na kolanach o życie wieczne, o życie wieczne. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa wiedzie nasza droga. Możemy powiedzieć, że jesteśmy blisko naszej mamy, najpiękniejszej kobiety, która została nam dana. Chcemy dla niej żyć, chcemy z nią iść. Chcemy z nią się modlić, chcemy w niej, przez nią, na tej drodze naszej rodzinnej żyć i zaufać jej przede wszystkim, żebyśmy byli dobrym wzorem, żebyśmy mogli dawać siłę i nadzieję naszym braciom i naszym siostrom. Maryję do Chrystusa wiedzie nasza droga, z różańcem dłoni i wzniesionym mieczem walczymy na kolanach o życie wieczne. O życie wieczne, o życie wieczne.